O kurwa, może się uda. Assalamu alaikum. Salam. I going to the Merzuga. To Merzuga? I yes. Take you to our food. Yes. Yeah. Thank you so much. Kurwa, mam szczęście. No to cóż, już się wydostaję z tej jakże okropnej miejscowości. Oczywiście bardzo wielu Polaków lubi tą miejscowość. Jest piękna, przyjazna, w miarę bezpieczna. No ale delikatnie mówiąc, gówno mnie to interesuje. Ja chcę przeżyć przygodę, a nie jakieś takie miejscowości. Byłem tutaj tylko ze względu na to, że po prostu, ale to po prostu mam, miałem cel pojechać na farmę, czy tam powiedzmy na plantację haszyszu, czy tam marihuany i tyle. Delikatnie mówiąc, wczoraj zostałem po raz pierwszy w życiu od 7 lat podróży. Pierwszy raz w życiu zostałem oszukany. I to naprawdę w sposób taki kurwa, że po prostu typowy Janusz Polak by się dał oszukać, a ja się dałem po 7 latach. 7 lat byłem taki roztropny, wiedziałem co i jak, coś zapomniałem teraz. Kupowałem z kontrabandy wódkę. No i kupując tą kontrabandę, zaprowadził mnie gościu do miejscówy i dał mi flaszkę i kazał mi schować. Normalna flaszka wódki za niebotyczne pieniądze w porównaniu do Polski. I kurwa, przychodzę do chaty, a tam woda. Naprawdę wszystko przeżyłem, naprawdę z różnych rzeczy wychodziłem. Udało mi się nie dać oszukać, a teraz mi się po raz pierwszy raz, no to znaczy, dla mnie to jest świadectwo tego, że naprawdę człowiek może dać się oszukać zawsze. I to naprawdę może być najbardziej doświadczony podróżnik na świecie, a i tak się może dać oszukać. Od dziś wiem, że trzeba za każdym razem, kupując kontrabandy, po prostu otworzyć, wziąć łyka, sprawdzić. No, dałem się zrobić w chuja, już nic nie zrobię, no. Ale wstyd. Wstyd jak pierun. Idę na jakąś wylotówkę poszukać jej. Dobra, nie będę szedł po ulicy, kurwa, bo mnie zaraz zawiną. No i co, i będę popłapał stopa, no. W ogóle, wiecie co jest najlepsze? U nas nawet jabłonki tak nie rosną na mieście, a tu są pomarańcze rosną. Normalnie drzewko pomarańczy. O, przez miasto posadzone. Chyba. No tak wygląda, bo przecież tak to wygląda. No tak to wygląda. Kurwa, ale mam tak ciężki jakiś plecak. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale dzisiaj mnie strasznie drętwieje lewa ręka. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Na pewno uciskiem i na pewno tym, że nie zapinam pasa biodrowego, ale to nie jest spowodowane tym, że tu jest zły pas biodrowy, wręcz przeciwnie, jest zajebisty, tylko po prostu ja jestem gruby i ciężko mi się zapiąć, a jak się zapnę, to mi się chce to drugie. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że ja z bólu ściągnąłem plecak, bo lewa ręka mi przestała żyć. Kurwa. Ja rozumiem ucisk, ale no może przez to, że mam bluzę. Ja nie wiem. Ale to nie jest kurwa normalne. Co nie? Nie przejdę ani metra dalej. Poczekam, jak padę do ciepłych miejsc i po prostu będę mógł ściągnąć bluzę, bo podejrzewam, że to bluza jest tego powodem. A w ogóle pokażę wam coś, bo nie wiem, czy wiecie, ale 5 dnia podróży wypieprzyłem już buty, bo stwierdziłem, że po co mi buty są w podróż. No i jest zimno, więc założyłem skarpety czarne do sandałów, nie białe, bo białe się brudzą, a czarne można nosić cały dzień, a w porywach do dwóch. Wiecie, jak jest, no. No cóż, wiatr jest ogromny, ale jest ciepło. Dojechałem już tutaj, 50 km mam do Maknes. Trochę mam zamyślony dzień dzisiaj, bardzo dużo sobie myślę. Mało kręcę, ale dużo myślę. Marzę sobie, ja lubię sobie pomarzyć. Taki ze mnie trochę marzyciel. Więc no, jak to podróżnicy. Assalamu alaikum. I'm going to Maknes.
I can ask him this way. No, oh, sorry. Here. Yes. But here. I have a client. I can ask. Ah, okay, okay, sorry, sorry. Okay, okay, thank you so much. Shukran. No, pan ma klientów, to nie może. Szkoda, bo bym je zabrał. Bardzo miły. Assalamu alaikum. You going to Maknes? Yes, yes. Yes? And you? And you? You go to Maknes? Yes? Is it possible? Merci beaucoup. Shukran. No, złapał się z to. I tak w życiu bywa, że czasem się udaje, czasem nie. I tyle, no kurde. Raz się trzeba cieszyć, raz płakać, ale nie ma co przeżywać. Pamiętajcie, że każdego dnia czeka was coś innego. Raz jest dobrze, raz nie. Na ten moment odpowiada mi takie życie, ale powiem wam szczerze, że w przyszłości, za kilka lat, jak już będę tak grubiej po 30, no to już taka stabilizacja by się zdała, nie? Ale to naturalne. Dobra, muza leci. Old school. Tego jeszcze nie widziałem. Oliwki na drzewie. Wiem, że rosną na drzewie, to wiadomo od zawsze, ale nigdy się nie przypatrzyłem. No takie dosyć. Nie lubię, więc mam to w dupie. Oczywiście zatrzymała nas policja do kontroli. Jest to spowodowane tym, że po prostu w Maroku jest bardzo dużo kontroli. Co jest i dobre, i złe. No dobre dlatego, że na pewno właśnie, na przykład tutaj sprawdził bagażnik panu, a wygląda bardzo przyzwoicie. W spoko aucie, chciałbym takie. No co, no trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie ma jakiejś broni, czy nie ma jakichś używek i innych rzeczy i tyle, nie? Dzięki temu, że sprawdzają, to może coś wyłapują. Albo przynajmniej jest trudniej coś przemycić, no nie wiem. Ale nie jest źle. Ale nie czepił się w ogóle, nawet mi nie kazał dać paszportu, niczego, więc spoko. Może wyglądam jak porządny człowiek. Właśnie się okazało, że złapałem super stopa, bo nie jadę do Maknes, tylko ileś tam 10 km dalej, przez co ominę w zajebiście duże miasto, zajebiście dużą autostradę i zajebiście dużo kłopotów i chodzenia, bo będę w jakiejś pipidówie i tam będę mógł łapać dalej. Aloha. Powoli dojeżdżam i powiem wam szczerze, że zastanawiam się co robić, bo jest tak zimno. Jest chyba z 6 stopni. Patrzyłem na zdjęcia na stacji benzynowej, to tam śnieg był zimą, bo jestem w górach. Nie wiem co zrobię, chyba muszę przetrwać. Nie wiem. Zobaczę, jak będzie za zimno, a jestem przyzwyczajony do ciepłego, to będę musiał zrezygnować, ale się zobaczę. Dostałem gumę od kierowcy. Masakra. Dojechałem do miejscowości Arzur się jakoś tak. Jest to tak kurwa cholernie zimno, że nie mieści się to w głowie, a to wszystko przez to, że wyobraźcie sobie, że no, jestem wysoko w górach. No nic. Zmarzłem strasznie, więc prawdopodobnie idę się napić herbatki. Ona tu jest zawsze za grosze. Właśnie, gdzie to jest meczet? Czy ja może w meczecie bym się przespał? Nie. Dobra, idę się napić herbaty, to się wykminie. No cóż, takie coś mi się jeszcze nie przydarzyło. Na stacji była turbo zadyma i kazali mi wypierdalać ogólnie, że nie mogę tu spać. I musiałem tutaj dojechać do miasta i znalazłem, jestem poschizowany, fuj. Znalazłem miejscówę do spania, w ogóle. No, tak obrzydliwe to nawet w Etiopii burdele nie były. Znaczy nie mówię, że byłem w burdelu, ale spałem w burdelu, bo tak było najtaniej. Ale tutaj za 20 zł znalazłem, 21 dokładnie, miejscówkę, która jest godna tego, żeby się przespać. No nic, muszę wytrzymać, ale kurwa sytuacja przerodziła się w coś dziwnego. Przed chwilą jeszcze tutaj biegał też typ, który w ogóle dół wszystkich wyskakiwał. Ja się schowałem, no bo kurwa wyglądam od razu tak, żeby można było się do niej doczepić. No co tu dużo mówić, no. Kurwa. No tak to w życiu czasem bywa, chce człowiek spać na stacji, stanie się coś chujowego i przychodzi moment, kiedy trzeba po prostu znaleźć schronienie. No, na szczęście za tak małe pieniądze, więc da radę. Jak zawsze staram się, jak już muszę znaleźć to miejscówę najtańszą, pokażę wam. No, dupy nie urywa. Trochę się żygać chce, ale dam radę. Kurwa, ale się trochę wydarzyło. W ogóle dziwni ludzie tu chodzą. Tacy niegodni zaufania. O kiblu nie wspomnę teraz tutaj. Przepraszam, ale katastrofa. No ale cóż.
To jest 21 zł, więc jest dobrze. Idę spać, bo kurwa, bo trzeba wstawać rano. Jest tak przerażająco zimno, że wam powiem szczerze, ani się nie chce żyć. Jest, no nie wiem, jestem w górach, więc no, powyżej zera trochę. On stąd wyjechał jak najszybciej do tej pierdolonej pustyni i narzekał na to, że jest za gorąco. No nie wierzę, kurwa, minus 6? Dobra, możliwe, że nie ma minus 6, bo nie widzę przymrozku na liściach, co oznacza, że coś tu się popierdoliło chyba temu termometrowi, no ale jest pokazane minus, a potem 7, więc ja podejrzewam, że może być 3-4 stopnie. No bo nie ma przymrozku, a jak nie ma przymrozku, to nie może być na minusie. Więc kurwa, nie może być. Ty, jest jakiś bus i on zabierze go, więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że i zabierze mnie. Oh yeah! Tereny by mogły w ogóle przypominać, no może nie podłoże, ale zalesienie mogłoby naprawdę przypominać w jakimś tam stopniu nasz kraj. Po podłożu widać, że jednak tutaj coś nie gra. Oczywiście jakby ktoś się znał na drzewach, to również pewnie wychodzi na to, że to nie jest Polska, ale mimo wszystko w jakimś stopniu mi przypomina. No jest tu taki klimat, kurwa, nachuchałem się. Jest tu taki klimat, że nie no kurwa, tu nawet podłoże w miarę wygląda, no na przykład tutaj. No jest podobnie do Polski, jak dla mnie. Cóż, dojechałem do Milget, czy jakoś tak, jest względnie cieplej. No, ale jeszcze skarpetek z sandałów nie ściągnę. Widzę góry pokryte śniegiem, a ja teraz się wybiorę na śniadanie do jakiejś tutaj mniejszej knajpki, bo po prostu jak nie zjem, no to co, no to później będę musiał wpierdolić nie wiadomo jakie ilości. A tak, o tu jest Milano Cafe, to nie? A, i napiję się oczywiście tutejszej herbatki. Czekajcie, bo przecież zepsułem. O, teraz jest dobrze. Ja tu mam takiego, wiecie, kota, nie? Knajpka całkiem przyzwoita. Wyobraźcie sobie, śniadanko naprawdę jest srogie. Plus do tego wyciskana, oczywiście jest herbata z miętą. Wyśmienita. Oliwki, których nie dotknę. Chlebek. Jajko. Jakieś tam konfitury. No i dodatkowo właśnie wyciśnięty sok z pomarańczy i no i za 8 zł. Oczywiście mógłbym znaleźć gdzieś bardziej w głąb za 6 zł, ale powiedzmy, że jestem tutaj blisko wylotówki i nie chcę się iść i wracać i tak dalej. A jak zjem obfite śniadanie, to mogę tak wytrzymać cały dzień. No i jestem teraz gotowy jechać dalej. 270 km. Dobra, idę łapać stopa. A co? Tylko niech coś jedzie wreszcie. Ale na szczęście jest w miarę ciepło, więc mogę bez problemu łapać dłużej. Bo tam zamarzam, kurwa. Aż normalnie mnie nerki bolą, wszystko mnie boli. Ale kurwa, nie przygotowałem się, a wiecie, mama mówiła, mówi, weź sobie coś ciepłego, mówię, po co mamo, przecież jadę do Afryki. To jest, przecież w Afryce jest ciepło. Gówno prawda, jak jedziesz w góry, albo przejeżdżasz przez góry, to jest zimno. Wiem, kciuk oznacza to, co oznacza u Arabów, ale oni już znają znaczenie kciuka. Więc się nie ma co spinać. Może was ktoś starszy upomnieć, ale taki normalny to nie. Na luzie. Kurwa, mam godzinę, 2 godziny na to, żeby dotrzeć do Meżugi. Bo wtedy będę w stanie dotrzeć na noc na te całe kurwa spanie, wiecie, na Saharze. Problem polega na tym, że nie jestem w stanie tego zrobić stopem. Więc jedyne co chyba chodzi w grę, to nie wiem, no kurwa, transport płatny, może to nie ma szans, nawet się nie odejściałem, ale muszę, no muszę,
dzisiaj zdążyć, bo inaczej będę musiał jeden dzień dłużej być. A nie pasuje mi to. O kurwa, może się uda. Assalamu alaikum. Salam. I going to the Merzuga. To Merzuga? Yes. Thank you to our food. Yes. Yeah. Thank you so much. Kurwa, mam szczęście. Szukran. O! Okay. No good time. Huh? I have no good time. Yeah? Yes, because 5 o'clock. Yeah. It's possible going to the Sahara, you know? Yeah, to the Sahara. Yeah. To the camp. Yes, yes, yes. And I have 2 hours. Yeah, but good luck because you are friendly. Yes, thank you so much. And this is Land Cruiser. Yeah. The best car. I am work also with the tourists. Ah, okay, okay. Yeah. Yeah, and Afrun to Merzuga, it's how many minutes? From here. No, from Afrun. Afrun to Merzuga, it's not that long, just 30 minutes like that. 30 minutes? Yeah. Okay. And here to Afrun? Yeah? 1 hour. Okay, maybe I'm lucky. Mariana. Mariana, sleeping in Erfurt? Where? Yesterday. Sleeping. Azrum. Azru? Yes. Azru or what is that? Azru. Azru. This is Atlas. Yes. This is Frio. Frio. No cóż, jestem już przy, delikatnie mówiąc. No jestem na pustyni i delikatnie mówiąc. Znalazłem firmę, która podobno jest godna polecenia i zwierzęta są tam zadbane i traktowane w sposób ludzki, więc wszystko wam wyjaśnię po drodze. No cóż, prawdopodobnie będę jechał na pustynię, żeby po prostu spać na niej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i wszystko na wielbłądzie. Oczywiście zaraz się odezwą obrońcy zwierząt. Powiem wam tak, dużą dyskusję przeprowadziłem z Pawłem i Paweł jest w ogóle turbo ortodoksem, jeśli chodzi o zwierzęta. On jest w ogóle przeciwny wszystkiemu. Myślę, że to jest dobre, bo współpracując z człowiekiem, który ma takie serce do zwierząt, wiem, że dobrze robię. Ale no, ja też mam serce do zwierząt, tylko że doskonale sobie możemy zdawać sprawę z tego, że no, w naturalnym środowisku już raczej wielbłądy żyć nie będą. Wiemy o tym doskonale. W karawanach tych dawnych sprzed 100 czy 200 lat, czy nawet 50, no już nie są wykorzystywane za bardzo, już są jakieś znikome takie, powiedzmy, sytuacje. A w turystyce, no cóż, jeżeli dobrze traktują wielbłąda, to myślę, że to jest jego jedyny żywot, jaki może mieć. No, jest jeszcze kilka innych opcji, a mianowicie jedną z opcji jest to, że na przykład może zostać zjedzony. No bądźmy szczerzy, gdyby je wypuścili, bo powiedzieliby wolność dla wielbłądów, wypuszczamy je, wypuściliby i miejscowi ludzie z wszelkich wiosek po prostu by je wjebali. Więc to chyba jedyny sposób, żeby mogły żyć. No nie wiem, no orientowałem się w internecie, poczytałem, rzeczywiście one nie są traktowane jak, powiedzmy, konie w Zakopanem. Tfu, ci co robią tam to co robią, to wiadomo co o tym myślimy. Czy jak słonie. Między innymi w Tajlandii, do czego się przyznaję wszemi wobec, tak, jechałem przez chwilę na słoniu, mam wyrzuty sumienia i będę miał, myślę, że do końca życia. Tego się nie robi i już bym tego nie powtórzył. Ale co tu dużo mówić, każdy kiedyś popełnił błąd. Więc na ten moment, z tego co wiem, to po prostu można się skusić na coś takiego. No co, no one mają trochę roboty i tyle. Ale nie są przemęczane w jakiś sposób turbofanatyczny, więc damy radę.